friends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you play for reaching greatness, relentless, you survive. Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Witam cię, Madziu. Kodef, nie przejmuj się, Nightbot ściga wszystkich u mnie, także easy, nie jesteś sam. Żeby nie było. Już sobie trochę przyciszymy, niech nam tutaj coś pogra sobie. Bo Metin taki trochę cichawy jest. Cześć Madziu i cześć Lisku. Ja postanowiłam zagrać w Metina, zobaczyć co to jest. Ja wiem, Kodes, że ty się tym akurat najmniej przejmujesz. Zdążyłam sobie wciągnąć jeszcze Obiadziora na szybko. Powinno nam wszystko ładnie tutaj współgrać. Musi nam ładnie wszystko współgrać. Uprzedzam, że ja też mam teścinki w Metinie, także to nie jest wina... To nie jest wina YouTubeowania. A co tam u was słychać? Co tam u was? Ja jestem. No, no, Kodes, jasne, jasne. Ja to na razie próbuję się nauczyć w to grać. A bo gdzieś wczoraj byłam i mi pokazało, gdzie są te zadania do zrobienia i teraz, kurde, nie wiem. Ja wiem, że muszę ekspić, bo mam dopiero 50 poziom, także no to jest jeszcze... Cześć, Metalu. To chyba było tutaj. To jest. Tu jest biolog. Badacz minerałów. Witam cię, Marcin Gajda. Witam wszystkich. A co? Samia nam się wczoraj wysypała, bo ten Metin miał być ogólnie wczoraj. Ale nam się... Nam się Samia wczoraj wysypała. Serwery siadły już w sumie przedwczoraj i wczoraj próbowali je postawić na nogi. Najgorsze questy ma. Zobaczymy, Madzia, no mówię, no ja... Jakby to powiedzieć, w Metina... Z Metinem mam naprawdę niewiele wspólnego, tak? Nie oszukujmy się. Jak słychać i widać, ja tam się tym akurat nie przejmuję. Dobra, ci biolog jest tutaj. Ona? Wygląda. No to, to super, jak udało ci się przejść. I co, wróciła ci możliwość biegania, czy dalej nie? Nie mogę z nią porozmawiać, halo. A bo to chyba nie jest ona. Lol, tu jest badacz minerałów. Minerały. Zajmuje się badaniem minerałów, które występują na naszym kontynencie sami, a minerały można znaleźć w różnych zakamarkach świata i istnieją ich przeróżne odmiany. Ja, badacz, zajmuję się ich zbieraniem oraz badaniem, jednak jestem już za stary na wyruszanie w podróż. Będziesz musiał zrobić to za mnie, zbierając minerały z całego świata. Okej. 10 kolorowych minerałów, gdy zdobędziesz je dla mnie, będę mógł wymienić je dla ciebie na cenne nagrody jak Yang, unikatowe kostiumy na broni, totem żywiołów oraz wiele innych. Dodatkowo będę miał dla ciebie 10 misji dotyczących minerałów. Zbierając minerały będziesz zwiększał swój poziom kolekcjonerstwa. Maksymalny poziom tej umiejętności to 10. No, wiesz, jakby nie było, Metalu, Wiedźmin nie jest idealnie zrobioną gierką, tak? Wiadomo, że tu gdzieś coś... tu gdzieś coś nie pyknie, tam coś nie pyknie, no to wiesz, to wiadomo, to jest... tylko gierka, tak? No nikt mówi, że to jest... No nie jest idealna, wiadomo, ale no kurde, jak na polskie możliwości to jest idealna, naprawdę, słuchajcie. Idealna to jest fabuła metal. Grafika też jest, słuchaj, grafika też jest niczego sobie, no nie narzekam, tak? No. Poszukiwanie biologa, wicej dzielny wojowniku, czekałam na ciebie. Mam dla ciebie kolejne zadanie. Od pierwszego, jak już dobrze wiesz, zajmuję... Od pewnego czasu już, jak dobrze wiesz, zajmuję się badaniem różnych przedmiotów z naszego świata. Tym razem potrzebuję od ciebie świątynnej laski. Trzeba ich dokładnie 10. Przedmioty możesz zdobyć ode mnie... Jezu. Znajdziesz je na mapie świątyni. Dobra. Wziąłem, pisze się przez on. Przepraszam, ja się czepiam. No śmiało metalu. Nie wiem, czy wieczorem nie pójdziemy sobie z dodatkiem krew i wino. Nie mam pojęcia, nie wiem jak to dzisiaj będzie. Odpalam sobie teraz, bo w razie co może wieczorem nam nic nie wyjść. I po prostu... Kurde, no... Tęskniłam się za wami, no. Odpalam, nie? Nie było, że mam was gdzieś czy coś. No ale mówię... Nie, to spokojnie, to spokojnie, metal, lisu się rypnął. Także spokojnie. Tak wiem, czepiam się, ale taka moja natura. Dobra. To mamy zrobione. No, ale to wiesz. To jest za łatwe. Już się zrobiło zbyt łatwe. Dobra. Lecimy do świątyni. Siemanko, Patrycjusz. Co mamy? Nie jest za dużo ta mapka. Kto tu jest? Pomni. Teleporter. Dobra. Zrobimy sobie to w ten sposób. Nieco muzyka. Chcę coś iść. Dobra, wracamy z powrotem. Jeżeli może być albo wejście. Dobra, niepotrzebnie obiegłam. Ale czego musisz poszukać? Metalu? No pytaj, ja ci, wiesz. Pomóc to nie problem, podpowiedzieć coś, tak? To znaczy... Bo to wiesz, gówniane i to mi niewiele mówi, nie? Co masz teraz do zrobienia? Bo domyślam się, że tą podróż między... Jakieś części od czegoś. Dobra, co było po podróży między światami? Domyślam się, że jak szedłeś między światami, to spotkanie z czarodziejkami i z Ciri miałeś już za sobą. A, kamień słoneczny szukasz. A to musisz iść stąd. To musisz najpierw pogadać... Bo ty już jesteś na Skellige, nie? Ty już jesteś po tym i migasz już sobie na Skellige ładnie. No, no to będziesz musiał pogadać z dwiema osobami, gdzie jest ten kamień. I z czarodziejką po prostu pójdziesz po ten kamień, ona będzie cię prowadzić, nie? Więc... Więc nie masz się co przejmować, że nie wiesz gdzie iść czy coś. Idziesz razem z czarodziejką. Nie pamiętam... A, nie pamiętam, która tam szła, ale chyba ta, co nie widzi przeszkód, tak? Siema, Łukaszu. Łukasz, z którą czarodziejką się szło do tego? Do... No, spoko, smacznego. Z którą małpą się szło... po ten kamień słoneczny na Skellige? Czarodziejka jest tylko jedna, Yennefer, a to dzisiaj nie szło się z Yennefer, nie, nie. A, okej. Okay. O, no właśnie, no mówię, ta, która nie widzi przeszkód. No to Filip pani widzi przeszkód. No. Czego ja tu mam szukać? Nie, to są te śmieszne skrzynie, a my mamy tutaj... Ale Filipa Eckhart też nie widziała przeszkód. To był najlepszy, jeden z lepszych memów, jakie śmigały po wyjściu Wiedźmina, tak? Dobra, i z czego nam to wypada? Na opcję, kurde. Lambert, tak. To też, się zgodzę. Najlepsza fraszka w Wiedźminie, to prawda. No gdzieś to było niedawno. Nie, no smoczych monet nie chcę wydawać. Ty już po robocie? O, dobra, to się poklepiemy trochę. Dobra. Tego główienka to nie mogę podnieść, ale tutaj widzę, że nie ma tych kamyszków całych. Te kamyszki dają najwięcej expa. Zaraz przeleziemy całość tutaj. Dobra. Wracamy. Dobra, jestem jeszcze śmieciu. Mówisz? A ja nie wiem, no daj się nauczyć człowiekowi w to grać. Witam cię serdecznie, Mieciu. Okej, znacznie lepiej bije. Okej, dobra, wiem dlaczego. Dziękuję. Już nie jest dwójka? Tak, metalu, tak, to jest ta ślepa. To już nie jest dwójka, tak? Dobra, ale musiałam miniaturkę zaraz zmieniać. To tylko wezmę, zmienię w tytule. A miniaturka kiedyś się tam zmieni. Dobra, tytuł się już powinien wam zmienić. Nie zawsze... No właśnie nie zawsze... nie zawsze kropki dobrze prowadzą. Ja mam 47 punktów dostępnych, tak? Witam cię, Kondziu. Dobra. Lewy górny róg. Mam 47. Witam cię, Grzesiu. Czyli co, te z dołu? Nie, te z dołu. Czy te z góry przenoszę na dół? Jak to jest? Dostajesz punkty, masz na przykład czarowane ostrze. Jak jestem ziemniakiem, uczę się... A to wiem, tutaj są te plusiki. Dobra, czarowana zbroja. Dobra, dobra, już wiem, Mieciu. O, te... Czarowane ostrze. Dobra, dzięki, Mieciu. Czerwone ostrze na fulla. Dobra. Dobra, czerwone ostrze jest na fulla. Zbroję też trochę podniosę, nie? Który jest 8. No, domyśliłam się. O, dobra. Też na full. Jest na full. Tu jest rozproszenie magii. Strach i moczy wir jeszcze. Te 3 rzeczy mam. One ostrze. No dobra, poczekaj. To... Czy na pasek na dole, ale nie mogę tego przenieść tu. Mi się nie zaznacza w ogóle, chyba że to jest z dołu. Nie. No to teraz już ci pójdzie z górki metalu. To mogę, ale zobacz, tego nie mogę. Chyba że to chodzi o... No tutaj jest. Aha, G1 to. Dobra, G1 na dół. Dobra, już, Mieciu, nie krzycz na mnie. Już, Mieciu, nie krzycz, bo się w sobie zamknę. Dziękuję. Domyśliłam się teraz, że to mogę chwycić. Już nie musisz krzyczeć. Zbroję też przenieść, czy tylko mieczyk? Pro ja też. Ja tu. No widzisz, metal, ja mam odpalonego Metina i live'a. Dobra. 2 i 4. No. Co? Aha. To nie mogę użyć podczas jazdy konnej, dobra. No muszę zejść ze zwierzaczka swojego, żeby to ogarnąć, ale spoko. Czyli był kontrol i G, zejście ze zwierzaczka. 2, 4. Dobra, dzięki Miciu. Mhm. Dobra. Dobra. Tak, wiem z konia, wiem, Mieciu, wiem. Czyli na orków? Stare lokacje. A! No wiem, Mieciu. Ej. Mieciu, już spokojnie, tak? Próbowałam się napić. Dobra. A, dobra, dobra, czyli 2. Ale widzisz, nie mogę użyć tego podczas jazdy konnej. Palić to. Jest jakaś możliwość zbierania tego szybciej, Mieciu? Aha, a IZ zbiera mi temy. Okej. Okay. I 4. No spoko, spoko, rozumiem. Wiesz, no trzeba ogarnąć po prostu... A faktycznie, dobra, pod zetką. Cześć Piotrze, gramy w Metina. Oczywiście Karolina uczy się grać w Metina. Wina Miecia, wiesz. Ej, no bo ten Metin mnie wciągnął, kurde. Lubię takie, wiesz, posiedzieć, podziubać sobie, tak jak Astronira wczoraj odpaliłam jeszcze sobie wieczorkiem, jak się okazało, że metek nie działa. Dobra, faktycznie, dzięki Mieciu za pomocę. A to pytaj Miecia, jak on inaczej mógł wyglądać. No nic dziwnego, Piotrze, nic dziwnego. No to spoko, spoko, domyślam się. Wiesz, teraz już wiem troszkę więcej co i jak, więc też już inaczej, nie? No siema Kondziu, tak gram na Sami. Dobra. No spoko. Proszę bardzo. Poczekaj. Nie tu. Tu. 6 poziomek, tak? Gram w Metina. I tą pelerynę gdzie, Mieciu? Tak, wiem, toż to szok. Do paska, no jest pasek, nie? Aha. Jakby teraz zdjęłam... Dobra, do paska na dole, okej. Tylko poczekaj, teraz tu. Mieciu... Nie krzycz na mnie, jejku. Chłopaki, no kurczę. Krzyczcie na mnie. Jestem pyra i się dopiero uczę, halo. To tutaj. No dalej. Dokładnie. A, dobra, że tu. Dobrze. Ja, Mieciu, naprawdę, wiesz, staram się być takim wyrozumiałym uczniem, ale... No właśnie. Już wam oddaję Wiedźmina. Boże, Wiedźmina, co ja też mówię? Metina. Mam przepisane klawisze pod zmiany scen i tak się złączyło. Czekaj, bo tu mnie gonią mnie tu orki. Walić orki, poczekaj. A jak masz takie buty ze skrzydłami kół, to naciśnianie prawym. Hej. Piotrek, ja mam 32-calowy telewizor. Dobra. Buty takie ze skrzydłami, te, tak, buty wiatru. I śmiało sobie mogę ten, czy też na dół? No spoko, ale nie, no jak mam ten Jak mam tego mojego zwierzaczka, to sobie będę na zwierzaczku śmigać, nie? Bo on też jest szybszy niż piechta. No dokładnie, no. No ty nie możesz... No ale co, nie chodzi płynnie, Kondziu? Powiedz mi, no bo teraz tak przyznam szczerze... Ale to w grze, Kondziu, bo na tym, na OBS mi pokazuje 30 stałe. Dobra, Ctrl G, 2, siemano czwarty, 4, znowu. O. To są lagi u mnie, także spokojnie. Jejku, biednego czwartuszka mi się znowu wszyscy czepiają. Czwartuszek to jest czwartuszek. Czwarty, wiesz co, ja też nie wiedziałam, że gram w Metina do 3 dni temu. Oj, no ale tak już czasami jest, poziomku. Ej, no czwarty, proszę mi się tu kuźwa nie wyzywać. Już, bo dam wam kurde po zabaweczce i do piaskownicy wygonię. Cześć Mieciu! Nie ma Mieciu, jest Mieciu w Metinie. Cześć Mieczysław. No ja myślę. Boże, co tu się dzieje teraz? Czytam. A co u mnie? Czekajcie. To u mnie pomalutku. Dalej chłopaki, możecie pisać sobie na tym, na metku. No nie, pomalutku, no dzień za dniem. Tak, wiem. A! Dzięki, Kondzio. Ej, no... No taki, wiecie, taki, kurczę, zabijacz czasu, nie? Nie, nie Fortnite, nie Fortnite. Chociaż mnie korci po tych dzisiejszych nowinkach, ale nie, nie, wiecie co, jak widzę ten napływ dzieci, to naprawdę mi się nie chce. Apex mi chodzi jak gówno, Piotrze. A no to spoko. Aha, aha. No, no. Czepiasz się, metal. Cześć Maksim, witam cię serdecznie. Oj no, pożartować sobie nie wolno. Chyba że rzucasz czepiakiem, nie? Oj, Piotrze, to nie jest takie łatwe, wiesz? Tu chodzi o to, że nie wolno jest koło trzemeszna, chciałem powiedzieć. Tak tylko, a jak nie wolno, to szybko, dokładnie. Na ten moment to nie jest takie łatwe, Piotrze, więc no... No... No, dokładnie tak, Piotrze, no. Sam wiesz zresztą, słuchaj, sam wiesz zresztą, jakie jest życie, nie? Że to nie jest takie hop-siup, wsiąść na rower. No, ale na spokojnie, czasem przyjdzie... dokładnie tak, metalu, no. Ale z czasem, słuchajcie, przyjdzie taki czas, że... No właśnie, no właśnie, no właśnie. Tym bardziej, że teraz naprawdę będę miała trochę cięższy okres, bo to się przeprowadzam, więc automatycznie to też będzie wymagało ode mnie jakiegoś nakładu pracy, czasu, tak, i finansów też, tak. Dlatego staram się wam trochę teraz więcej czasu poświęcać, póki jestem jeszcze tu, gdzie jestem, bo mówię, no jak się przeprowadzę, no to wiesz, Piotrze, z czym to się gryzie, nie? Ale na pewno jak już się przeprowadzę i jak już ruszę tak z kopyta, to się na pewno wróci do was, więc... Gdzie się przeprowadzasz, Piotrze? Dalej w Szczecinie, czy gdzieś dalej? Siemano, Mieciu. Ale ty masz fajnego kotka. Też chcę takiego kotka mieć. Ach, w Szczecinie zostajesz. Ach, na większe, rozumiem. Z naszego poziomek? Dobra. To jest Krysiarka. Tak, Mieciu, pamiętasz ten filmik, który mi wysyłałeś o tym gościu? On się wkurzał. Bo był strasznie wolno to biega, tak? Poczekaj, Karola, po pierwsze zmienić channel 4x7. What? Ty, o czym ty teraz mówisz, Kondziu? A po drugie idź do M1. Na głównym rynku masz taką babkę, weź od niej pasywne skille plus kup wszystkie wzmocnienia, atak bogów, gasunków. Aha, w tym. I zmień kanał na 7, tak? Na 7, tak? Dobra. Do 7, bo tam mniej ludzi w mieście. No okej, okej. Jestem na 7. Dobra. Gdzie mam iść? Tu, na M2. To idę na M2. Dobra. Nie śmiej się, by... No jak na 1, SK, zmień kanał. What? No jest, Samia.pl, kanał 7, Kondziu. Kuźwa. No. Dobra. Naprawdę proszę o wyrozumiałość, tak? Matko Boska. Co to kuźwa jest? No ale nie widzisz... Nie widzisz tego? Kanał 7? No jestem na 7, Kondziu, kurczę! No to idę na szósty, no idę właśnie na szósty, tak? Kanał szósty, proszę bardzo. No i idę. Aha, u niej, tak? No, wiem, że mam. Te pasywne i wzmocnienia. Wzmocnij, kup wszystko. Ale tak dosłownie wszystko? Roboczym. A, dobra. Dobra, widzę to, widzę to. Znam pierwszą kolumnę i roz... Tak, poziom, ta gra ryje banie, zgodzę się. Gra ryje banie. Proszę was, panowie, pomału, tak? Pomału, proszę. Brawo. Brawo, poziomek. Proszę bardzo. No, wyłączyłam sklep już, o co ci chodzi? Nie ma mnie? Proszę, wcisnęłam te buty. No, no wcisnęłam buty, widzisz, nie ma ich. No. Jak kupić wzmocnienia, to na panelu bocznym... Tak. Tak, posiadam podręczny kwipunek. Dziękuję, Mieciu. Te wszystkie wzmocnienia przerzucić tam. Dobrze, dobrze. Byłaś wczoraj. Bo wy mi tu we dwójkę podpowiadacie i ja teraz się gubię. Eliksiry, to wszystko. To co kupiłam przed chwilą. Mam przerzucić, że tu. Tak? Się znalazło dwóch nauczycieli, kurde. Do końca spójrz na streamka, co? No, dokładnie. Czekaj. Ksipunek. Podręcznym na dole masz obrazki, no to wiem, podręczny. Czyli co, jakbym teraz nadusiła F6, to one wszystkie się zużywają po jednym, tak? To są ulepszacze, rudy, minerały, kwiatki, boże. No dobra. To jest co? Eliksir. Dobra, Kondziu, spoko. Dobra, whatever. Początek początek jest dosyć skomplikowany, to muszę przyznać. Nie no, spoko. Kondziu, sam mówiłeś, że trzeba będzie znaleźć coś, co będziemy mogli grać razem, więc jeżeli będziesz chciał w metka, to jak najbardziej. Nie ma problemu, Kondziu. Naprawdę. Naprawdę nie ma problemu. Ja wiem, że od pierwszego, no to nie ma najmniejszego problemu, no. Nie. Nie no, słuchaj, tego Aiona też próbowałam, tylko tam było, pamiętasz, sam mówiłeś coś z serwerami, tak? Mapping nie jest złe, słuchaj, ja bym musiała posiedzieć trochę na spokojnie, tak jak mi Mieciu tłumaczył z początku, na spokojnie, na Discordzie czy na TS-ie, po prostu posłuchać, co, jak, z czym, dlaczego, po co, dlaczego tak, a nie inaczej, nie? No, słuchajcie, gra jest z 2004 roku, tak? Jest 2019, ja zaczynam grać w Metina. Ludzie się zastanawiają, jak można było nie grać w Metina. No można było, patrzcie na mnie, ja jestem i żyję. No to widzisz, a ja gram 3 dni i mam 53. W sumie wczoraj nie grałam, bo nam wywaliło serwery. Grałam przedwczoraj tyle co dzisiaj. Bo nam serwery wywaliło przedwczoraj. Po prostu nie było jak grać, wczoraj wieczorem wróciły serwery, ale to wróciły tak, że pograłeś chwilę i cię wyrzucało, bo coś tam jeszcze robili, nie? No słuchaj, to tylko i wyłącznie jeżeli Mieciu będzie chciał, bo... I to będą raczej wypadały jakieś weekendy czy coś, ty zresztą też pracujesz, więc wiesz, Mieciu do szkoły chodzi, więc to też trzeba ugrać, nie? Dlatego słuchajcie, no trzeba się ugadać, jeżeli Mieciu będzie chciał i ty będziesz chciał, Kondziu, no to ja... Dlaczego by nie? W ekipie się zupełnie inaczej gra, tak? A może jeszcze ktoś się okaże, że jest sami... Oj, Kondziu. Ty, ale walentynki to ty do żony swojej, a nie... Gdzie tu do mnie z jakimiś, kurczę, serduszkami? Przyprowadź żonie z okazji walentej. Żonie multiple dzisiaj przyprowadź. Taki prezent na walentynki. A, spoko. Kaj, o co chodzi? Dobra. Wybacz, Kondziu, ale nie chce mi się tak stać. Wiem dlaczego. Bo napisałeś ją bez polskich znaków, wiesz? No, widzisz? No, żona w pracy jeszcze chyba, wiesz? Zresztą nie wiem, nie dzwoniła do mnie, więc albo wraca jakoś inaczej, albo nie wiem. W każdym razie żona twoja w pracy. A trzeba było tyle pić, Kondziu? Powiedz. No, no. A no to jeszcze tyle dobrze, że... Bo słyszałam, że przedłużyli ci umowę, Kondziu, gratuluję. Bo to naprawdę w dzisiejszych czasach przedłużona umowa to jest naprawdę coś pięknego. Dobra. Idziemy na orki. U orków jakoś łatwiej, fajniej było. Ale nie no, mówię, fajnie, fajnie, że dostałeś tę umowkę, no zaraz inaczej, nie? No niby grosze, Kondziu, ale wiesz, te grosze zawsze więcej, nie? Lepiej mieć te grosze, nic nie mieć w ogóle. No to wow! Super, super. Yeah. Tu gdzieś iść indziej? Nie no, spoko, spoko, Kondziu, ja wiesz, uczę się. Aha, loch pająków V3, dobra, no bo Mieciu mówił, żeby iść na pajączki, nie? Mieciu mówił, żeby iść na pajączki, tylko ja brałam... No, tylko że ja wziąłem jedynkę, nie? Ale tutaj też nie ma tych totemów, znaczy się tych... Ekwipunek. Tak, Mieciu, mam. No to raczej, to jest logiczne, Piotrek, no ja się nie przeprowadzam jutro ani pojutrze, także trochę czasu jeszcze zajmie, zanim ja się faktycznie pakuję i przeprowadzę, aczkolwiek... Czekaj, trzymasz spację i spamujesz w pelerynkę i tak ekspil po auto leczy, odpala i też zaczarowane ostro, bo daje ci... Okej. Okay. No to super, wow, gratuluję, Piotrek. Gratuluję, Piotrze, naprawdę. No, ale to takie jest życie, Piotrek. No. No, a to nie ma nic piękniejszego, nie? Tak, Metin jest jakże fascynującą grą. O nie to! To miało być. Myszka mi się przesunęła. Ty już masz jakieś, Piotrze, nowe mieszkanie upatrzone? Nie no, spoko, Kądziu, pomalutku, tak? Pomalutku, nie od razu Kraków zbudowali, tak? Aha, rozumiem. Autokliker by się teraz przydał, bez kitu. No, no to wiadomo, musisz mieć ten komfort, że wiesz, siedzisz, grasz i nikomu tym nie przeszkadzasz, nie? To wiem. kolejny level. No przepraszam, do którego my dzisiaj wbijamy? Do 75, tak? Trzeba wbić. No spoko, spoko Mieciu, spoko. Bo mi tutaj się wyłączyły. No i smacznego poziomek. I dalej. Lecimy na nowo. No to teraz trzeba wcinać, nie? Poziomku. A co masz dobrego? A. To smacznego. No nie, ja mam jutro i do tego rybkę smażoną, także... A. Sześćdziesiąty 69 poziom. pająki jakieś, łe, to koci mord! Dzień dobry. Nie, ja pomysł na jutro, na obiad mam już od rana ustalony, więc... O, witam Marcinie. Laćka w łapce trzymałeś? Biedny koci. No chyba tak, ja nie wiem, pytaj Miecia i pytaj Minimalnego. Ja tu tylko gram i poziom nabijam, 70. Nóżki między zęby wchodzą. God damn it. Możemy iść na orki, kocinko. Albo nie wiem, gdzie Mieciu podrzuci, nie wiem. No jak widać jakoś idzie, nie? Jakoś idzie. Nabijamy poziom. Nie, to nie jest przeglądarkowa. Witam cię, Urun. Nie wiem, Mieciu, jest coś takiego, tu koci ma jakieś specjalne wymagania dzisiaj ewidentnie. A kto tu się pozioma uczepił? Kolejny level. 71. Nieprawda. No, whatever. Ja już może się gubię dzisiaj. Nikt nie mówił, że musisz znaleźć Filipę. Przecież Filipę znalazłeś już wcześniej, nie? Margarita, ale z Filipą musisz znaleźć kamień. Mówisz, że aż tak źle, koci? Dobra, odpalamy Fortnite'a, ludzie! O, koci Anthema ściąga. Nie Anthema. Apexa chyba chciałeś powiedzieć. Bo Anthem była beta, co Kocur grał w Anthema. Siemanko, Mawcio. No hejka. A, okej. Okay. Jutro jest premiera Far Cry'a 6. No ja wiem, też mam premiumkę. No właśnie widziałam tam wczoraj kątem oczka, że znalazłaś coś nowego. No, współczuję Poziomku, współczuję. No właśnie, miedzi lepiej szukaj, a nie... Mieć albo nie mieć, o to jest pytanie, tak, tak. Siedemdziesiąty trzeci zaraz nabijamy. Jest. Tak, bo spamuję tutaj myszką i one same przychodzą. Przestanę i zobacz. Przyjdą jeszcze niektóre. O. I zaczynam machać i biorę tą pelerynkę, to one się tak zlatują właśnie. To ta pelerynka tak robi. Diablo też nie grałam. Prosznego kocinko. Bo tam z Rysiem się podziel. A, mówisz, że Rysiu je lepsze rzeczy od ciebie. Okej, tak powinno być. Zwierzę musi jeść lepiej od człowieka. Ostatni poziom bijemy i mamy 75, słuchajcie. No 25 poziomów bijemy, nie? Dzisiaj. Zaczynałam od 50. Ja nie pisałam nic mi tu. No wiadomo. Wiesz co, Myciu, może później, ale tak. Spoko, Kondziu, ja biję ostatni level i mamy 75. No, spoko, Mieciu, spoko. No ja na razie będę potrzebowała paru minutek przerwy. Pustynne ruiny, mówisz, Kondziu? Dobra. Spoko. Mój palec musi odpocząć. Dobra, i lecimy. Yo baby, yo baby, yo. Ostatnie oczko do zapełnienia. Tak, wiem, tu też mam punkty nierozdane. Level up. Daj ty, jak Kondziu. No spoko. Luzik, luzik. Nie dam rady. Zabiją mnie. Kurde, zabili mnie. Zabili mnie. No już patrzę, Kondzio, już patrzę. No bo chyba ich było za dużo. Cześć, Patty. Teraz tak? Teraz klikłam F6. Poczekaj, pamiętaj o tym, że u ciebie jest... Ej, bo tam cię coś bije, Kondziu. Oj, no przepraszam, no... Dobra, bij sobie, bij! Dobra. Okej, dobra. Nie. Co ty mi tu dałeś? Ten kamień jest bardzo cenny. Uszkolić umiejętność na następny poziom. Okej. Sprawdź czy... Dobra, spoko, już, wait. Można to jakoś sprawdzić, czy to jest wszystko... Podręczny ekwipunek, to było tu. I teraz co? F6, ja? Nie. Ej. No dobra, autopotę. Autopotka jest. Ale zobacz, mimo wszystko biją strasznie. Jest tylko grupka mała, nie? No dalej, oświeć mnie. Tylko, że oni idą za nami, wiesz o tym? No spoko, Kondziu, spoko, tylko... Tego chyba nie mam. Coś grzebyku. Bronie... poczekaj. Dobra, M1, tak, ale... A. Kto zrobi zaraz i tak Nightbot wlepi 5 sekund. Ja sobie przy okazji nie sprawdzę jedną rzecz. Kondziu, spokojnie, Kodeza znam, więc Kondziu, spokojnie, Kodez nam tu nic złego, Kodez nam nic złego tutaj nie wbija. To idę. Także spokojnie, Kondziu, no. Kodez nic złego nam nie zrobi. Aczkolwiek zły człowiek Kodez. Ale Nightbot daje time'a na 5 sekund, no to tam co to jest? Na dworze. Czekaj, błogosławieństwa, kamień. No, spoko. No dobra, mam. No dobra, czyli co? Wracamy z powrotem na te pustynne ruiny, tak? No jestem obok ciebie! No. Linię przedmiotu. Zmienię przedmiotu. Aha, okej. Okay. No, trzymaj się, Mieciu. Do następności. Te? My dear, it's been a difficult year, and terrorists don't prey on innocent victims. Trust me, darling, it's been a loveless year, I'm a man in grief. No, dokładnie tak. A, copyrighty wlecą! Tak, to jest jak się muzykę z YouTube'a puszcza, nie? Leci następne. Nie no, ja wiesz, wolę, żeby to zostało w zapisie. No niby tak, ale... wolałabym nie ryzykować, Kondziu. No, kopy sraj, ty. Wywalisz te śmieci, to dodawaj do całego eku, który nosisz 5. No, ja zapewnie też. Świetnie. Kondziu, pomału, tak? Halo. Ja mam, zaraz ci powiem ile na ten moment. Sześć i pół tysiąca. Więc wyświetlenia nie są problemem, jak... Dobra, ty mi lepiej, Kondzie, powiedzieć, powiedz. Spoko. Czekaj. Przyciągasz to, co masz założone i potem zaczarowane przyciągasz na ten... To wszystko mam ściągnąć? No dobra, są buty. O, to jeszcze kawał czasu. Dobra, słuchajcie, ja potrzebuję chwili przerwy. Does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to. And alone, I feel the rain crashing down all around this empty town. We're searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stay, cause the flames will burn us. I thought you were the one for me, that's why I gave you everything. Held you close by the stormy seas. Dobra, ja powróciwszy. Brawo! Brawo! Brawo, kocie. Dobra. Shadows in the atmosphere, charting the stratosphere. I prayed for you. Tarcza, zbroja jest. Magiczny kamień masz po to, żeby akcja była dobra. Wiecie, jakie wy miliardery? O. No i widzisz, Kondziu, nie można dodać więcej bonusów. No, o kij chodzi. A. Poziom. Dobra, Kondziu, spokojnie. To jest po prostu, wiesz co, to jest coś takiego, co ja bym musiała ogarniać sobie na spokojnie. O. Bez jakiejś, wiecie, pompy większej. To co teraz? Na spokojnie. Na spokojnie, Kondziu, to wiesz. Aí. Tá. Jasne, jasne, poziomku. Czekaj, gdzie one są? Pomału, pomału, pomału. Ja nie widzę tych zaczarowanych, Konrad. Podręczniki. No ja nie wiem. Co jest? Nie tu? Poko koci? Nie, no to ona była. No już, spokojnie. Darowanie przedmiotów, kostiumu, fryzury, zwierzaka. Zaczarowania mam tylko kostiumu. Które mam wziąć? Niebieskie czy czerwone? Bo ja tego tam nie było, tak? Do czego kazałeś szukać? Wzmocnienie mam. Zaczarowania nie mam. Poczekaj. A dobra, tu jest. Było, bo nie wiem. Było. Dobra. Zamknęłam. Dobra, czekaj. No dobra, zajarzyłam, Konrad, że muszę mieć je zdjęte. this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right. Nie, ja nic nie psuję. Jak klikniesz F5, to możesz przyciągać i tam ustawić bonus, jaki chcesz, i samo ci miksować będzie. A dobra, czekaj. Aha. Ale to zrobić, wiesz, pomału, powoli. Rękawice złodzieja, pierścienia doświadczenia nie da się zdjąć. Jak założysz, będzie dopóki czas się nie skończy. Aha, dobra. Ubrania do ubrania, możliwość ulepszenia jeszcze zbroja. Dobra. No, no, Kondziu, no, no. Oporność na omdlenia jest. Dobra, jest wszystko. Jak ustawisz te bony, co pisałem, to magicznym kamieniem ulepsz zbroję, hełm. Pod F5, tak? Jak ustawisz te... bony... Ustawisz te bony, co pisałem, to... Przez bronię, hełm, kolczyki. O, robić to teraz, nie? Czy jak? No to te kamienie mi są potrzebne, nie? No dobra, spokojnie. My to musimy po prostu kiedyś sobie na spokojnie ogarnąć, bo ja tu się zaczynam irytować trochę. Więc lecimy coś pozabijać. Porobić jakieś porządki, bo ja już zaczynam się... no, sorry, nerwować. Minimalny mi tłumaczy wszystko. Dobra. Proszę bardzo. Piotra, chyba że jak trafisz w bossa, to jak dasz trochę w lewo. Tu wiem. I killed it, it's murder, go crazy, berserker, I killed it, it's murder, go crazy, berserker, I killed it, it's murder, go crazy, berserker. Gdzie wracamy z powrotem na ruiny? Na ruiny, nie? Coś trzeba poruszać, bo się trzeba poruszać. Ta muzyka nie podoba. Kondzio, co jeszcze? Dobra. No zobaczymy. Nie, bo Kondziu tylko pisze. Aha. Wiem, czego nie zrobiłam. Wiem, Kondziu, czego nie zrobiłam. Wiem. Wiem, czego nie zrobiłam. No, F6 zapomniałam. Teraz poczekaj, gdzie to było? To było... Tam tu. Pamiętaj, żeby... A faktycznie. I tak, Ctrl G, 2, 4, Ctrl G. No zobaczymy, zobaczymy. Weszłam w większą grupkę. Zobacz, zobacz co się dzieje. Zobacz, zobacz. Nie, to... Nie! Dobra, nie, wiesz co, Kondziu, bo to trzeba, wiesz, na spokojnie, pomału, a to wiesz, nie zawsze jest tak, jak my byśmy chcieli, nie? Więc ja, słuchajcie, na razie skończymy z Metinem. Zobaczę... To z wieczorkiem. Nie, 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 Kondziu, Kondziu, ja, wiesz... Mamy już 2,5 godzinki. Chciałabym sobie ogarnąć parę rzeczy w domu, porozmawiać z twą żoną, bo żona do wpół do czwartej była w pracy, więc chciałabym z twoją żoną porozmawiać, bo się za nią stęskniłam, tak? I wtedy ewentualnie wieczorem zobaczy się, może będzie Wiedźmin. Bo dawno Wiedźmina nie było, skończyliśmy Mafię, więc dawno nie było Wiedźmina. Do Metina, Kondziu, na pewno wrócimy. Słuchaj, my się, Kondziu, musimy zgadać poza streamem. Jak będziesz miał czas, chęć wejść gdzieś na nie wiem, TS-a, Discorda, cokolwiek. Obgadać sobie na spokojnie i wtedy śmiało możemy się, jak będziesz chciał, przestreamować Metka też, to się możemy po prostu spiknąć po pierwszym, tak jak mówiłeś, i ogarnąć to, tylko to już wiesz, takie dokładne ogarnianie tego Metina to już bym wolała poza streamem, wiesz? Ale słuchaj, mówię, że żona w pracy była i żona nie mogła w pracy wejść sobie na streama. Więc dlatego na pewno będzie wieczorny, nie? No bo żony miałoby nie być. Więc tak, z twą żoną na pewno będę rozmawiać, bo to jest w ogóle... No, widziałam, Grześ, dziękuję ci bardzo serdecznie, właśnie miałam ci podziękować. Dzięki, Grzesiu, bardzo serdecznie, jest boska. Dzięki wielkie. No, dzięki, Grzesiu, dzięki, dzięki. Dobrze, dobrze, opierdzielę ją. Grześ każe, no to opierdzielę. A ja tymczasem się z wami żegnam. Zapewne się będziemy wieczorkiem jeszcze gdzieś tam łapać. Odpocznijcie sobie troszkę ode mnie teraz. Dzięki ci, Kondziu, za pomoc. I do zobaczenia zaś kiedyś później. Yo. friends, this is the moment you've waited for. You've been searching in the dark, your sweat soaking through the floor. And buried in your bones, there's an ache that you can't ignore. Taking your breath, stealing your mind, and all that was real is left behind. Don't fight it, it's coming for you, running at you. It's only this moment, don't care what comes after. Your fever dream, can't you see you getting closer? Just surrender, cause you feel the feeling taking over. It's fine.